We begin with the testimony of God. Rozpoczęliśmy świadectwem Bożym. This is seeing the gospel of the Lord Jesus Christ. To jest odnośnie Ewangelii Pana Jezusa Chrystusa. That Christ died for our sins according to the scriptures. Że Pan Jezus umarł za nas według pism. And when you read the book of Acts, i kiedy czytamy Księgę Dziejów Apostolskich, the truth of the crucifixion of Christ was set forth clearly. Prawda o ukrzyżowaniu Pana Jezusa jest przedstawiona bardzo wyraźnie. Many turned to the Lord Jesus Christ. Wiele osób nawróciło się do Pana Jezusa Chrystusa. On the day of Pentecost, w dzień Zielonych Świąt, Peter says, Jesus of Nazareth, a man approved of God. Piotr powiedział, Jezus z Nazaretu, człowiek wypróbowany przez Boga, by miracles, doświadczony, by miracles, by wonders and signs, przez cuda, przez znaki i cuda. You have taken with wicked hands and have crucified and slain. Wy waszymi rękami ukrzyżowaliście go. But God raised him up. Ale Bóg wzbudził go z umarłych. And God has highly exalted him. I wywyższył go bardzo. And God has made this same Jesus whom you have crucified. I Bóg tego Jezusa, którego wy ukrzyżowaliście, both Lord and Christ, uczynił Panem i Chrystusem. The two sides we have presented. Dwie strony zostały zaprezentowane. Not only my sins are gone. Nie tylko, że moje grzechy odeszły gdzieś, nie ma ich. But also I am gone before God. Ale również i mnie samego nie ma przed Bogiem. I am crucified with Christ. Ja jestem ukrzyżowanym z Chrystusem. And the life that I now live, I live by the faith of the Son of God. A życie, które prowadzę teraz, to jest życie wierzę w Syna Bożego. Who loved me and gave himself for me. Który umiłował mnie i oddał samego siebie za mnie. God forbid that I should glory. Żeby Bóg mnie uchronił od tego, ażebym ja chwalił się czymkolwiek. Save in the cross of our Lord and Savior Jesus Christ. Zbawiony przez dzieło Pana Jezusa Chrystusa. Of whom I'm crucified unto the world and the world unto me. Dla którego ja jestem ukrzyżowany, a świat jest ukrzyżowany dla mnie. Brother Hadley brought the testimony of the Christ. Brat Hadley coś powiedział o świadectwie Chrystusa. It's a head with a body. Jest głowa i ciało. In Colossians, w liście do Kolosan, brings before us the glories of the head. Przedstawiona jest nam chwała głowy. Hey, listen. Posłuchajcie. We have a glorious head. Mamy wspaniałą, chwalebną głowę. The head of the body, the church is the Lord Jesus Christ. Głową ciała, czyli kościoła, jest Pan Jezus Chrystus. And in Ephesians, bring to light the body of Christ. I list do Efezjan pokazuje nam ciało Chrystusa. The testimony is this. Świadectwo jest takie. In Colossians, the head is represented in me on earth. Według listu do Kolosan głowa jest reprezentowana przeze mnie tutaj. In Ephesians, a w liście do Efezjan? We are represented in the head in heaven. W liście do Efezjan my jesteśmy jakby reprezentowani, przedstawiani w głowie, która jest wywyższona w niebie. I will assure the Polish brethren. Ja przekażę. Chcę zapewnić braterstwo tutaj w Polsce. Yes, we tak? Can say you are Pole. Tak, można powiedzieć, jesteś Polakiem. But from scripture. Ale według Biblii, według Pisma, you are heavenly. Jesteś pochodzenia niebieskiego, obywatelem niebieskim. Your citizenship is in heaven. Twoje obywatelstwo dotyczy nieba, odnosi się when do nieba. When you and I became a Christian. Kiedy ty i ja staliśmy się chrześcijanami, we really give up. W rzeczywistości poddaliśmy się, upadli. Our earthly citizenship. Nasze ziemskie pochodzenie, obywatelstwo, for heavenly one.
zamienione zostało na to niebieskie albo niebiańskie. I got my passport in my bag. W mojej torbie mam paszport. That's for me to leave. Jest to narzędzie, dzięki któremu będę mógł opuścić, and to come into Poland. I przyjechać może kiedyś jeszcze do Polski. But I have, we have our citizenship, we have our passport for heaven. Ale mamy nasze obywatelstwo, nasze paszporty niebiańskie. And it's all stamped. I one są wszystkie opieczętowane. With the blood of the Lord Jesus Christ. Krwią Pana Jezusa Chrystusa. Brother Hadley just brought before us the testimony of the Lord. Brat Hadley przed chwilą coś powiedział nam o świadectwie Pana. Since we are living in difficult days. Święci bracia i siostry, żyjemy w bardzo trudnych czasach. In 1 Timothy. W pierwszym liście do Tymoteusza. Set before us an epistle of order. Jest nam pokazany list porządku. But in the second, ale w drugim liście things are in disorder. Rzeczy przedstawione są w nieporządku. And he says to Timothy, i apostoł Paweł mówi do Tymoteusza. The last book before he died. To jest ostatni list zanim umarł, zanim he said to Timothy, powiedział do Tymoteusza. I have fought the good fight. Walczyłem dobry bój. I have finished my course. Zakończyłem moją drogę. I have kept the faith. Zachowałem moją wiarę. Henceforth is laid up for me a crown of righteousness. A teraz oczekuje na mnie wieniec sprawiedliwości. Who the righteous judge shall give me. Który sprawiedliwy sędzia da but mi. Not only me, ale nie tylko mi, dla mnie. But all day that love is appearing. Ale dla wszystkich, którzy umiłowali Jego objawienie. This coming of the Lord, to przyjście Pana, of which we are going to take up in a few minutes. How much minutes are you giving me? 15 minutes? Jeszcze? Którym zajmiemy się za kilka minut. How much minutes you giving me? Ile minut dajemy bratu, pyta. About 10 after. Okay. 10 po, może być? 20 minut jeszcze, tak? Może być? I need a translator, what that means. Byłoby szybciej, gdyby nie tłumacz. So I'll stop in here. Okay. All right. I will try my best to concise. Zrobię wszystko, żeby spróbować to skoncentrować maksymalnie. No, there is a difference between the rapture. Jest różnica między pochwyceniem kościoła. And there's a difference between the appearing. Ale jest różnica między objawieniem się kościoła. The apostle. Objawieniem ogólnie. The apostle spoke more of the appearing than the rapture. Apostoł Paweł więcej mówił o tym objawieniu niż o pochwyceniu. We want to read some verses in the book of Revelation. Przeczytamy kilka wierszy z Księgi Objawienia. And we are not going to elaborate too much. I nie będziemy zbyt dużo rozważać na ten temat. Revelation chapter 1. W pierwszym rozdziale Księgi Objawienia. Verses 1, 2 and 3. Pierwszy, drugi i trzeci wiersz. Objawienie Jezusa Chrystusa, które dał mu Bóg, aby ukazać sługom swoim to, co ma się stać wkrótce, to też wyjawił on za pośrednictwem zesłanego anioła swojego, słudze swemu Janowi, który dał świadectwo Słowu Bożemu i zwiastował Jezusa Chrystusa wszystkiemu, co w widzeniu oglądał. Błogosławiony ten, który czyta i którzy słuchają słów proroctwa i zachowują to, co w nim jest napisane. Czas bowiem jest bliski. Verse 9. Wiersz 9. Ja, Jan, brat wasz i uczestnik w ucisku i w królestwie i w cierpliwym wytrwaniu przy Jezusie byłem na wyspie zwanej Patmos z powodu zwiastowania Słowa Bożego i świadczenia o Jezusie. Chapter 19. 19 rozdział. And verse 10. 10 wiersz. I upadłem mu do nóg, by mu oddać pokłon, a on rzecze do mnie, nie czyń tego, jam współsługa twój i braci twoich, którzy mają świadectwo Jezusa, Bogu oddaj pokłon, a świadectwem Jezusa jest duch proroctwa. The testimony of Jesus. Świadectwo Jezusa. Or the unveiling of Christ. To
objawienie Jezusa. The manifestation of what God thoughts are for this planet. Czyli manifestacja, objawienie tego, co Bóg miał w swoim planie. We want to make it clear so you could understand. Wyjaśnijmy to, ażebyście mogli zrozumieć. The rapture is for us. Pochwycenie Kościoła jest dla nas. It means the catching away. Więc zostaniemy zabrani. The Lord himself shall descend from heaven with a shout. Więc Pan sam stąpi z nieba z okrzykiem. With the voice of the archangel. Z głosem archanioła. The trump of God. Trąba Boża. The dead in Christ shall rise. Wszyscy umarli powstaną. And we shall be caught up together with them to meet the Lord in the air. A my razem z tymi umarłymi, którzy powstaną, zostaniemy zabrani, ażeby być razem z Panem. We are going to leave this planet. Zamierzamy opuścić tą planetę. This is not our home. To nie jest nasz dom tutaj. And this is our hope. I to jest nasza nadzieja. This is what we are waiting for. Na to oczekujemy. But the apostle Paul and John and Peter look beyond that. Ale apostoł Paweł, apostoł Jan, Jakub, tak? Patrzyli dalej jeszcze za to. What jakby, ponad to. What occupied their hearts was the manifestation of Christ. To, co zajmowało ich serca, to objawienie się Chrystusa. He returning back here. On powróci z powrotem tutaj na ziemię. When they nail him to the cross. Kiedy go przybito, przybito do krzyża. And it says we will not have this man to reign over us. To powiedziano, nie chcemy, aby ten człowiek królował nad nami. And they sent him out. I odrzucili go. And God received him back into heaven. A Bóg przyjął go do nieba. And God said, "Sit thou here until I make thy enemies thy footstool." I Bóg odpowiedział: "Usiądź tutaj do tego momentu, aż położę nieprzyjaciół twoich pod nogi twoje." Never again. Nigdy więcej. Will men spat upon the Lord Jesus Christ? Nigdy więcej człowiek nie będzie naigrywał się z Syna Bożego. Nigdy więcej. Dragged through the streets of Jerusalem. Nigdy więcej nie będą go wlec przez ulice Jerozolimy. Never again will he be crowned with thorns. Nigdy więcej nie zostanie ukoronowany koroną z ciernia. What is the testimony of Christ? Co jest świadectwem Chrystusa? What is the testimony of Jesus? Co jest świadectwem Jezusa? The testimony is this. Świadectwo jest takie, that God has put everything into the hands of Jesus. Że Bóg powierzył wszystko w ręce Jezusa. He is going to bring to pass God's mind for planet Earth. On zrealizuje plany Boże odnośnie tej planety Ziemi. So he says in the book of Revelation is the unveiling of Christ. Więc w Księdze Objawienia przeczytaliśmy, to jest objawienie Jezusa Chrystusa. If we had this podium covered. Gdybyśmy zakryli to podium, tą kazalnicę. And I start pulling off. I zacząłbym to odkrywać potem. It is like God just taking off the veil that we can see his mind for this place. To jest tak, jakby Bóg teraz zaczął przed nami odkrywać, ażebyśmy mogli zobaczyć chwałę tego miejsca. It says, as the lightning the east and it is shining the west. To jest tak, jakby wschód, od wschodu słońca aż po zachód. Błyskawica, która od wschodu na zachód idzie. So shall the coming of the Son of Man be. Tak będzie z przyjściem Syna Bożego, Syna Człowieczego. He is going to be the judge of the earth. On będzie sędzią ziemi. When on Mars Hill, Book of Acts chapter 17. W 17 rozdziale Księgi Dziejów Apostolskich. He says this time of ignorance God wink at. Powiedział apostoł Paweł, Bóg puszczał płazem czasy niewiedzy. No, he has appointed, he has commanded man everywhere to repent. Ale teraz wyznaczył męża i wzywa
wszędzie ludzi, żeby się upamiętali. Because God is going to judge this world. Ponieważ Bóg zamierza sądzić ten świat. By that man. Przez tego człowieka, tego męża, whom he has ordained. Którego wyznaczył do tego, przeznaczył do tego. And he has given all men everywhere assurance. I dał takie zapewnienie wszystkim ludziom. He has raised them from the dead. Poprzez to, że wzbudził go z umarłych. The final say. The final. The final say is the Lord Jesus Christ. Ostatecznym znakiem jest osoba Pana Jezusa Chrystusa. That's why we tell men, women, boys and girls. Dlatego mówimy mężczyznom, kobietom, dziewczynom, chłopakom. Don't miss the rapture. Nie pomińcie, nie przegapcie pochwycenia. Now is the time to bow to Christ. Teraz jest czas, ażeby ugiąć się przed Chrystusem. Now is the time to accept him as your Lord and personal savior. Teraz jest czas, ażeby przyjąć go jako osobistego Zbawiciela. Because if you die in your sins where he is, you cannot come. Ponieważ jeżeli umrzesz w swoich grzechach, nie masz już szans. You hear people saying, listen, I'm not ready to surrender. Ludzie czasami mówią, nie jestem jeszcze gotowy. You will surrender. Będziesz musiał kiedyś poddać się. Dzisiaj nie jesteś gotów, ale będziesz musiał poddać się kiedyś. Every knee is going to bow. Każde kolano się kiedyś ugnie przed nim. Every tongue is going to confess. Każdy język będzie musiał wyznać. A person could be rebellious right now. Teraz człowiek może mieć takie podejście buntownicze. I am not ready for Jesus. Ja nie jestem jeszcze gotowy dla Jezusa. I'm not going to surrender. Nie mam ochoty jeszcze się poddać. Well, you could carry on with that no. Jeżeli będziesz tak kontynuował i ciągle mówił nie. But I tell you this, everyone in this room. Każdy w tym pokoju, w tym pomieszczeniu will meet Jesus. Spotka kiedyś Jezusa. It's either you meet him now, albo spotkasz go teraz, or you meet him later on, ale albo spotkasz go kiedyś as the judge of all the earth. Jako sędziego całej ziemi. And his judgment is just. A jego sąd jest sprawiedliwy. It's according to truth. To oparte na prawdzie. And it's righteous. Jest sprawiedliwy. Now, in these few moments, let us talk about the revelation of Christ. A teraz kilka słów na temat objawienia się Jezusa Chrystusa. In chapter 5 of the book of Revelation. W 5 rozdziale Księgi Objawienia. Here it is, John is on the Isle of Patmos. Jan znajduje się na wyspie Patmos. And he is there for the testimony of Jesus. A tam znalazł się z powodu świadczenia o Jezusie Chrystusie. The emperor said to John, listen, I don't want to hear this stuff. Władcy powiedzieli, nie chcemy słuchać tych historii więcej. Because I am the king in Rome. Ponieważ ja jestem królem Rzymu, panem Rzymu. I run things. Ja tutaj decyduję, rządzę. It's like in the days of Jeremiah. To jest tak samo jak w księdze Jeremiasza, czasach Jeremiasza. When Jehoiakim, King Jehoiakim. Kiedy Jehoram przyszedł, tak? Jehoiakim. Yeah. He read the scroll. Napisał, czytał zwój. And he took his penknife. I wziął taki nożyk i przecinał to. Throw it in the fire. I wyrzucił do ognia, w ogień. That's what I think about your God and his word. To, co myślę o Twoim Bogu i tym, co ten Bóg mówi. Yeah? God brought judgment upon him. Bóg spowodował sąd nad nim. This is what men will be judged by. To jest księga, na podstawie której ludzie będą osądzeni. The word of God. Słowo Boże. Well, John, there on the Isle of Patmos. Kiedy Jan był na wyspie Patmos. Because he presented the kingdom to come.
ponieważ zaprezentował, opowiadał o królestwie, które ma nadejść. And spoke that Jesus will be King of Kings and Lord of Lords. I mówił, że Jezus kiedyś będzie Panem Panów i Królem Królów. Man don't want to hear this testimony. Ludzie nie chcą słuchać tego świadectwa. But you see, the devil is not smart. Ale diabeł nie jest taki inteligentny, taki mądry. The devil locked up the apostle Paul, put him in jail. Diabeł spowodował, że apostoł Paweł był aresztowany. God give us the book of Ephesians. Ale Bóg dzięki temu dał nam Księgę Dziejów Apostolskich. We have the book of Colossians. Mamy list do Kolosan. We have the book of Philippians. Mamy list do Filipian. And we have the book of 2 Timothy. I mamy drugi list do Tymoteusza. He should have learned. Diabeł powinien był wiedzieć, then he put John on the Isle of Patmos. Że jeżeli spowodował, że Jan został zesłany na wyspę Patmos, give us the book of Revelation. To Pan Bóg da nam Księgę Objawienia. Nothing could stop the purposes of God. Nic nie jest w stanie zatrzymać celu Bożego, to co Pan Bóg realizuje. So a strong angel proclaimed, who is worthy to open the book and to loose the seals thereof? Chapter 5. Tak jak czytamy w piątym rozdziale Księgi Objawienia, pierwszy wiersz, i widziałem w prawej dłoni tego, który siedział na tronie, księgę zapisaną wewnątrz i zewnątrz, zapieczętowaną 7 pieczęciami. Widziałem też anioła potężnego, który wołał głosem donośnym, któż jest godny otworzyć księgę i zerwać jej pieczęcie. I nikt w niebie, ani na ziemi, ani pod ziemią nie mógł otworzyć księgi, ani do niej wejrzeć. And John began to weep. Jan zaczął płakać. Oh, he cried. No tak, płakał. No hope. Nie ma nikogo. No man is worthy. Żadnego człowieka, który byłby godny. All have failed. Upadli wszyscy, zawiedli wszyscy. If you look at this world, jeżeli popatrzysz na ten świat, you will cry. Będziesz płakał. You will weep. Będziesz kłap. Politician after politicians, all they are is a bunch of failures. Politycy, jeden za drugim, to jest powód do porażek, albo właśnie seria błędów, porażki. Who could put this world right? Kto to wszystko poukłada? And as John was weeping, i on tutaj płacze. One said to him, Jan. W piątym wersecie czytamy, jeden ze starców rzecze do niego. Nie płacz, zwyciężył lew z pokolenia Judy, korzeń Dawidowy, i może otworzyć księgę i zerwać 7 jej pieczęci. Weep not, John. Nie płacz, Janie. Don't be discouraged. Nie bądź zniechęcony tym. Don't give up. Nie poddawaj się. The time is coming, saints. Nadchodzi czas, drodzy wierzący. Let's hold on. Utrzymajmy to, utrzymajmy mocno. With the words of Paul to Timothy. Tymi słowami apostoła Pawła do Tymoteusza. My departure is at hand. Czas mojego odejścia nadszedł. I am ready to be offered up. Jestem gotowy, ażeby zostać ofiarowany. And he says, I am looking for the appearing of Christ. Ale teraz oczekuję objawienia Chrystusa. And in second Thessalonians. W drugim liście do Tesaloniczan. And in, sorry, is in first Thessalonians. W pierwszym liście do Tesaloniczan. Chapter 3. W trzecim rozdziale. And verse 13. W 13 wierszu. Pierwszy do Tesaloniczan 3:13. Aby serca wasze były utwierdzone bez nadziei. 12 wiersz jeszcze. Was zaś niech Pan napełni obficie miłością do siebie nawzajem i do wszystkich, miłością, jaką i my do was żywimy, aby serca wasze były utwierdzone bez nagany w świętobliwości przed Bogiem i Ojcem naszym, na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa ze wszystkimi Jego świętymi. We will be coming with him. My przyjdziemy tutaj razem z Nim. I'm waiting that day. Oczekuję tego dnia. You know, I try to understand. Próbuję to zrozumieć. This coming of the Lord with us.
Jak będzie wyglądało to przyjście Pana razem z nami tutaj? W drugim liście do Tesaloniczan czytamy w pierwszym rozdziale, 10 wiersz. Gdy przyjdzie w owym dniu, aby być uwielbionym wśród świętych swoich i podziwianym przez wszystkich, którzy uwierzyli, bo świadectwu naszemu uwierzyliście. You have believed our testimony. Wy uwierzyliście naszemu świadectwu. That God is going to head up all things under the headship of Christ. Że Bóg zamierza poddać wszystkie rzeczy pod panowanie Chrystusa. When he comes out to rule and reign, kiedy on przyjdzie, ażeby tutaj panować, we will come out with him. My zejdziemy również razem. Now I'm going to bring an illustration. Ilustruję to. It's only an illustration. Jest to tylko ilustracja, tylko obraz. When the Brooklyn Bridge, kiedy most brukliński, made 100 years old, miał 100 lat. I was working a couple kilometers from it. Kiedy obchodzono to, ja kilka kilometrów od tego mostu pracowałem. And they had fireworks. I były sztuczne ognie były. I tell you, there was one of these clusters. Jeden z tych wybuchów, tak? Where in the middle of it was extremely bright. Był niesamowicie jasny. And then around it was little lights. A potem powstały małe światełka. I wonder if this is how it will be. Wtedy pomyślałem sobie, to może być podobnie. We will be glorified and admired with him. Będziemy uwielbieni, będziemy widziani razem z naszym Panem. I have 2 more minutes. Jeszcze proszę o 2 dodatkowe minuty. No, the thing is this, saints. O co chodzi tutaj, drodzy? My position. Moje stanowisko, moja pozycja in tutaj. That day, w tamtym czasie, determines dniu, how faithful I was now. To będzie miało uzależnione od tego, uzależnione jest od tego, jak tutaj wierny byłem na tej ziemi. I want to repeat. Może jeszcze powtórzę. Because of my faithfulness now. Z powodu mojej wierności tutaj. Determines my position in the kingdom to come. Moja wierność tutaj determinuje, czy decyduje o tym, jaką pozycję będę miał kiedyś. There is a kingdom. Jest królestwo. And the king is the Lord Jesus. A królem jest Jezus Chrystus. And in that kingdom have subjects. I w tym królestwie są poddani. And we have bowed already. My już dzisiaj pochyliliśmy się, ugięliśmy się przed nim. I have on him, you are Lord. Wyznaliśmy to, Panie, ty jesteś Panem. So I am, we are in the kingdom already. My jesteśmy w tym królestwie już teraz. We are living according to the principles of the kingdom already. Żyjemy tutaj na ziemi według zasad tego królestwa. But the kingdom hasn't come yet. Ale to królestwo nie przyszło jeszcze, nie objawiło się. In other words, it's not manifested yet. Nie zostało zamanifestowane, nie objawiło się jeszcze tutaj na ziemi. In the breaking of bread at the other meeting, kiedy byliśmy w Orzeszu podczas łamania chleba dzisiaj rano, going over time. No niestety będzie jeszcze dodatkowe minuty. In the other meeting, w Orzeszu dzisiaj, the brother read where they kill the heir and send him back to heaven. Again, please. Yeah, okay. I changed that. Yeah. What is this? Is this? O co chodzi? The king is absent. Król jest nieobecny tutaj. He is in heaven. On jest w niebie. And he now is coming to take up his, to possess his kingdom. I teraz nadchodzi, ażeby zacząć posiadać swoje królestwo. It's his.
ono należy do Niego. In Psalm 2, w drugim psalmie ask of me, napisane jest: proś mnie, and I'll give you the hidden for your inheritance. A dam ci królestwo w posiadanie. And the uttermost parts of the earth for thy possession. Najdalsze zakątki świata, ziemi w twoje posiadanie. No. Teraz? The rapture. Pochwycenie. Is unconditional. Jest bezwarunkowe. I am going because I've accepted Christ as my savior. Zostanę pochwycony, ponieważ zaakceptowałem, przyjąłem Pana Jezusa jako mojego Zbawiciela. And it's because I'm a member of the body of Christ. I ponieważ jestem członkiem ciała Chrystusowego. He's going to present the church to himself. On zaprezentuje sobie Kościół, zgromadzenie. But in the appearing, ale podczas tego objawienia się, on the unveiling of Christ, tego objawienia Chrystusa, we are coming back with him. My przyjdziemy tutaj razem z osobą Pana Jezusa, nim. So my responsibility now, moja odpowiedzialność tutaj, is to be faithful to my Lord. Jest być wiernym mojemu Panu. And if I am faithful, a jeżeli jestem wierny, he is going to give me responsibilities in the kingdom to come. Wtedy on powierzy mi dalsze odpowiedzialności w królestwie, które nadejdzie tutaj. I'll close with a verse. Zamknę wersetem. Revelation chapter 2. Drugi rozdział Księgi Objawienia. And verse 10. 10. wiersz. Hold on to this. The last clause in it. Be thou faithful unto death, and I will give thee the crown of life. Ostatni fragment, ostatnie zdanie 10. wiersza. Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę żywota. Be faithful to the Lord. Bądźcie wierni Panu. Be faithful. Bądźcie wierni. You will be rewarded in a day to come. Będziecie wynagrodzeni w dniu, który nadejdzie. God bless you. Niech Pan Bóg was błogosławi. Cause his face to shine upon you. Niech rozjaśni swoją twarz nad wami. And give you peace. I obdarzy was pokojem. He that promised, on, który to obiecał, that he will come, że przyjdzie, will come. On przyjdzie.